Chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest dawno niewidziana Marzena Wadzyńska, zawodniczka, mama, żona, sportsmenka. Witaj Marzenko. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich. Spotykamy się nie po raz pierwszy, ale minęło już troszeczkę od naszego ostatniego spotkania. Ja myślę, że ze 2 lata, może coś takiego? Coś takiego, tak. Więc przypomnijmy może, bo zajmujesz się sportem, który nazywa się Smocze Łodzie. Tak. A jest to, brzmi to dość egzotycznie, przynajmniej jak się pierwszy raz to usłyszy. Przypomnijmy może naszym telewidzom, na czym polega ten sport, jak on wygląda. Tak, sport jest faktycznie egzotyczny, bo pochodzi z Chin. Historia tego sportu sięga kilka tysięcy lat temu. Zaczęli już w sumie Chińczycy bawić się i uprawiać ten sport. W Stanach ten sport jest, w ogóle w Europie, Europa oszalała na punkcie tego sportu już od dobrych 20 lat. Odbywają się mistrzostwa narodowe, mistrzostwa świata jako rankingowo najwyższe zawody, które na smoczych łodziach odbywają się co 2 lata narodowe i co 2 lata drużynowe. Więc w kategoriach kalendarzowych i takich wyścigowych praktycznie co roku odbywają się jakieś mistrzostwa świata. W tym roku odbywają się na Węgrzech. Jedziemy z naszym klubem za rok. Mam nadzieję, że znowu stanę w poczet kadry narodowej. Wybieram się w każdym razie do Tajlandii. O, fantastycznie. Tam to wyjątkowo fajnie pewnie będzie wiosłować. Powiedzmy tak, to są takie duże łodzie. Duże łodzie, które... Na których jest ilu zawodników? Czy to jest... Ogólnie te zawody odbywają się na 2 rodzajach łodzi. Są to łodzie, które nazywają to małe łodzie i duże łodzie. Standardowe łodzie są łodziami 20-osobowymi, plus mamy na tej łodzi, jest osoba na końcu łodzi, która steruje, jest to sternik. Jak i osoba na początku, czyli na dziobie, siedzi nasz tak zwany drummer, czyli bębniarz po naszemu, czyli pełna osada, jest to osada 22-osobowa. Są to osady zarówno męskie, żeńskie, jak i kategorie mieszane, tak zwane miksy. W jakich kategoriach rozgrywane są mistrzostwa? Mistrzostwa są rozgrywane w kategoriach zarówno dużych i małych łodzi, z czego takim docelowym, na najważniejszymi tymi startami i takimi głównymi rejsami są łodzie 20-osobowe. Gdzie to jest ta kategoria najbardziej zaawansowana? Jest to najbardziej zaawansowana, najbardziej taka popularna kategoria. Są jeszcze również podzielone kategorie na wiek. Najbardziej taką prestiżową, najszybszą kategorią jest kategoria tak zwana Premier, do której klasyfikują się zawodnicy nie tylko względem wieku, ale i również są wytypowani przez głównych trenerów ze względu na swoje zaawansowanie atletyczne. A w jakim wieku są zawodnicy? Zawodnicy są, już pierwsza kategoria to jest tak zwana youth, tak zwana młodzieżowa kategoria, od 19 do 23 lat. Jest to pierwsza kategoria, która jest taką jakby wstępną kategorią. Najbardziej popularną, następną kategorią to jest kategoria do 30 roku życia, tak zwana premier. Generalnie jest to w praktyce, jest to najszybsza, są to najszybsze łodzie, najszybsi zawodnicy biorą w tej kategorii udział. Następna kategoria jest senior A, senior B i senior C. Czyli senior A 40+, senior B 50+, są również zawody dla takich super seniorów, senior C, którzy również startują, również się ścigają, zdobywają medale. Także sport otwarty dla wszystkich, powiedziałabym. Powiedz Marzenko, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem? Moja przygoda z tym sportem zaczęła się
Chyba z 5 lat temu, kiedy to mój brat zrekrutował mnie do tego sportu, ja absolutnie nie wiedziałam, na czym te smocze łodzie polegają. Ale zawsze byłaś proponował czynna, mi, żeby przyjechać tak, z lekkiej atletyki, bo przez większość swojego młodego jestestwa trenowałam lekką atletykę. Biegałam przez płotki, biegałam sztafety, biegałam sprinty, czyli ze sportami wodnymi absolutnie nie miałam nic wspólnego, nie za wiele, więc brat postanowił, że mnie zrekrutuje, jako że uważał, że dam sobie z tym radę. No nie było na początku tak fajnie, bo podobno jego skompromitowałam, nawet nie wiedziałam, jak się trzyma wiosło. Brat nie mógł uwierzyć, że jego siostra jest takim beztalenciem wioślarskim, no po czym musiałam się zrehabilitować, no i zaczęłam się poważnie za ten sport zabierać, zaczęło mi się podobać i w ten sposób po 2 latach uprawiania tego sportu, tak już powiedzmy dosyć regularnie, stanęłam po raz pierwszy w poczet kadry narodowej, no i tak już się moja zabawa na poważnie tym sportem zaczęła. Tutaj w Chicago, czy w okolicach Chicago powstał klub, tak? Grupa ludzi, którzy uprawiają ten sport i rozwinął się on bardzo przez ostatnie lata. Powiedz, kiedy to się zaczęło i właśnie mówimy tutaj o Polakach, którzy pływają i to są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, prawda? Tak, no klub faktycznie zaczął się tak praktycznie jak ja zaczęłam się tym sportem zajmować 5 lat temu, zawodnicy i to tacy powiedzmy zawodnicy jeszcze z Polski, Polacy, skrzyknęli kilku wioślarzy, kajakarzy, Kanadyjkarzy jeszcze, którzy się znali i trenowali jako zawodnicy w Polsce. Ogłosili na mediach, byli w polskim radiu, byli w polskiej telewizji, zrobili kilka ogłoszeń, skrzyknęli się i zaproponowali wszystkim osobom, które są zainteresowane, żeby stworzyć taką osadę, niekoniecznie polską, aczkolwiek bazowała ta osada na Polakach, na polskich zawodnikach. Więc ja zacząwszy z Windy City Dragons, bo tak się nasza łódź nazywa, nasz klub nazywa, mieliśmy może z 60% Polaków na tej łódce. W tej chwili się to troszeczkę zmieniło. Tych Polaków nie jest najwięcej, no ale ze 20-25% Polaków wciąż jest. Na łodzi pływamy, mamy dobry czas, wspomagamy się, wspieramy, startujemy, trenujemy, jest zawsze bardzo wesoło. Podczas tych kilku lat, tych 5 lat, wielu zawodników i wasza osada jako taka doszła do spektakularnych, można powiedzieć, sukcesów, więc pochwal się proszę. No tak, udało nam się złapać kilka fajnych tytułów. Na ostatnich mistrzostwach świata 2 lata temu, które odbyły się w Raveni we Włoszech, zdobyliśmy tytuł mistrza świata. Przywieźliśmy worek medali poniekąd, bo wystartowaliśmy zupełnie spontanicznie, nawet na tych małych łodziach. Właśnie te małe łodzie to są iluosobowe? Te małe łodzie są 10-osobowymi łodziami. No, plus jest również sternik i ten bębniarz, to jest już taka dokładnie. Jeżeli chodzi o zawodników takich wiosłujących, są to 10-osobowe osady, plus 2 obsługujące, można powiedzieć, tą łódź. W każdym razie udało nam się pobić Rosjan, udało nam się pobić Węgrów. A kto jest takim mówisz Rosjan, to czy oni są taką największą konkurencją? Mówię o Polską, jeżeli chodzi o Europę, Rosjani, Niemcy, Węgrzy, można powiedzieć, są taką silną czołówką. A wystartowaliście jako Amerykanie? Znaczy się, mówimy w tej chwili o klubowych, jako klub, są to klubowe mistrzostwa świata, więc my startowaliśmy pod banderą Chicago. O narodowych mistrzostwach nawet moi zawodnicy włącznie ze mną startujemy niestety pod amerykańską banderą i ścigamy się ze swoimi znajomymi Polakami. Tak. A jak w Polsce wygląda ten sport? Czy jest popularny? Jest bardzo popularny, mają również bardzo silne osady, spotykamy się na międzynarodowych zawodach, zawsze bardzo przyjaźnie. Mi nawet udaje się czasami popływać z moją konkurencją, jak przyjeżdżam z wizytą do Polski. Zawsze jestem mile widziana na ich treningach, co jest bardzo fajne.
Sport, tak jak powiedziałaś, dla każdego. Czy to oznacza, że w każdym wieku można go zacząć? Jak najbardziej. Im szybciej, tym lepiej. Aczkolwiek nie chciałabym powiedzieć, że są jakiekolwiek limitacje. Zaczynają ludzie w wieku poważnym, dostojnym. Ludzie, którzy są, powiedzmy, już spełnieni i macierzyńsko, i zawodowo, szukają jakichś dodatkowych atrakcji, szukają jakiejś formy aktywnego wypoczynku. I też adrenaliny poniekąd, prawda? I bardzo zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zetknąć się z taką przygodą. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na stronie Windy City Dragons, można nas znaleźć. Jeszcze nie mamy w tej chwili tak zwanego open house, ale za chwileczkę, ze względu na tą newralgiczną naszą chicagowską pogodę, która taka trochę kapryśna była dla nas. Niemniej jednak już zaczęliśmy, od marca wiosłujemy, już od marca jesteśmy na wodzie. Nasze treningi odbywają się w Arlington Heights, na Lake Arlington, to jest przy Windsor i Willow. Osoby zainteresowane zapraszam do naszej strony, gdzie będziemy za chwileczkę mieli informacje, kiedy zrobimy takie, będzie kilka takich otwartych sesji dla każdego zainteresowanego, kto chciałby przyjść, spróbować swoich sił, zobaczyć, jak to wygląda, jak się na tym czuje, spróbować. Damy wiosło, pokażemy, zademonstrujemy, czyli zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały zetknąć się ze słodszymi łodziami do spróbowania swoich sił. Łodzie to woda, jak woda, no to powinno być przynajmniej ciepło. Wspomniałaś o sezonie. Mieszkamy w miejscu, gdzie no niestety zimy są srogie, a wiosna czasem nie nadchodzi, co ten rok nam pokazał. Powiedz, co wioślarze robią zimą? Zimą wiosłujemy, udajemy, że wiosłujemy. Spotykamy się na sesjach zarówno wodnych, jak i takich stacjonarnych, gdzie wiosłujemy na tak zwanych rowerach. Są to ergometry, gdzie wiadomo, łapiemy swoją wytrzymałość, budujemy kondycję na sezon startowy. Niemniej jednak wiosłujemy również, ludzie się śmieją z tego, ale wiosłujemy w basenie. Siadamy na brzegu basenu, wkładamy wiosła do wody chlorowanej, no i udajemy, że wiosłujemy. Także mamy kontakt z wodą, nie jest to do końca to, co byśmy chcieli, co byśmy sobie życzyli, aczkolwiek robimy, co możemy. W kwietniu już za dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie jedziemy na obóz kondycyjny na Florydę, więc wszyscy już się nie mogą doczekać, kiedy sobie powiosłujemy w przyjemnych temperaturach, a póki co już wiosłujemy. No mamy na sobie po kilka bluz, kilka kurtek, czapki, rękawiczki, co niektórzy, no i udajemy, że mamy z tego fan, także... Podglądam Cię na mediach społecznościowych i tam postujesz często zdjęcia właśnie z różnych miejsc, takich jak na przykład Kalifornia, tak, gdzie pływasz również. Czy te zbiorniki wodne różne, czy to będzie ocean, czy to będzie na przykład jezioro, czy to wiosłowanie różni się w zależności od tego, gdzie wiosłujesz? Tak, różni się. Różni się i to bardzo. Oprócz smoczych łodzi pochłonięta zostałam w ogóle wodnymi sportami. No i co chwila jakieś tam nowe wyzwania, jeżeli nie sama sobie, no to może tak bardziej za pośrednictwem mojego brata, który właśnie mieszka w Kalifornii, Zbyszek Wądzyński. Jest to mój taki największy, moja taka największa inspiracja, mój trener również. Pływacie razem? Pływamy razem, tak. Oczywiście oprócz tego zaraził mnie pływaniem na stand-up board, czyli na tak zwanych sapach, jak i na outriggerach, więc pływanie na oceanie jest troszeczkę inne. Otwarta woda wiąże się z falą, wiąże się z czuciem wody, z czuciem fali. Są to dużo dłuższe odcinki. Na smoczych łodziach ścigamy się na sprintach, na wodzie płaskiej. Natomiast jeżeli chodzi o te inne gadżety, jest to już forma innego pływania. Najdłuższym odcinkiem, na jakim pływamy na smoczych łodziach, jest 2000 metrów. Najkrótszy jest 200 metrów. Jeżeli mówimy o tych oceanicznych odcinkach, w styczniu brałam udział w takich dużych regatach, gdzie przepłynęłam na otwartym oceanie ponad 11 mil. Także mówimy o trochę innych, o trochę innym formacie przygotowania, o trochę innych warunkach. Zdecydowanie wiosłuje się inaczej. A co preferujesz?
Czy jest tak, że coś wolisz? Dużo większym wyzwaniem są w tej chwili dla mnie stand-upy. Jest to takie otwarcie, powiedziałabym, otwarcie nowych horyzontów dla mnie. Na pewno lepiej się czuję na Smoczych Łodziach. Jest to większa drużyna, jest to większa osada, więcej można powiedzieć zabawy. Na Otwartym Oceanie praktycznie jestem sama lub pływam na przykład z bratem. Udało mi się z nim zrobić kilka już rejsów, gdzie oboje startowaliśmy na outriggerze dwuosobowym, więc jest to zupełnie inne podejście, zupełnie inne wyzwanie. Podoba mi się jedno i drugie. Są to nieporównywalne przeżycia, gdzie no, w tym roku pokonałam te swoje, można powiedzieć, jakieś obawy przed tą otwartą wodą. Gdzie są te rekiny, gdzie są fale, gdzie jest czytanie tej wody, podchodzenie. Łódka się wywraca, wywróciłam się na łódce w tym roku. Niemniej jednak udało mi się pokonać te wszystkie przeszkody, skończyć nawet jeszcze medalowo na tych zawodach. Czyli są to kolejne wyzwania, które są gdzieś tam takim testem indywidualnym. Na Smoczych Łodziach po prostu wsiadamy i się ścigamy. Łódki się tak szybko nie wywracają, tak łatwo nie wywracają. Wiem dużo bardziej, co robię i wiem, na kogo mogę liczyć na łódce. Jeżeli jestem sama, no to niestety muszę liczyć tylko na siebie. Na koniec jeszcze powiedzmy o zawodach Smoczych Łodzi, bo pamiętam z Twoich poprzednich opowieści, że to jest bardzo fajne przeżycie i takie zawody to są nie tylko zawody, bo z zawodnikami przyjeżdżają całe rodziny, tak. Biesiadują, tak. To jest cała taka wielka impreza. Cała oprawa, tak, dokładnie tak. Jest to cała, można powiedzieć, taka festiwalowa forma aktywnego wypoczynku. Tak i owszem, zabieramy na te zawody bardzo często nasze rodziny. Są pikniki, organizowane są, wiadomo, jakieś takie dodatkowe atrakcje na tych festiwalach. Co roku odbywa się, Walgreens jest głównym sponsorem. GWN to jest taka kanadyjska firma, która organizuje najbardziej prestiżowe zawody Smoczych Łodzi, która na Lake Arlington w Arlington Heights na koniec lipca, również w tym roku 26 lub 7 te zawody również się odbywają, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść, być takim brać udział w tym spektaklu Smoczych Łodzi, bardzo serdecznie zapraszamy. Są to jednodniowe zawody, praktycznie cały dzień trwają. Ścigają się ludzie w różnych kategoriach, ścigają się zarówno zawodnicy, tacy powiedziałabym bardziej może wyczynowi, jak i ludzie z różnych korporacji, gdzie jest oddzielna dywizja. Korporacje próbują się integrować, próbują mieć dobry czas razem po pracy czy w międzypracy, między pracami. Więc każdy, uważam, jest w stanie wsiąść na taką łódkę i popróbować swoich sił, co jest bardzo fajne. Windy City Dragons to jest nazwa klubu. Jeżeli są Państwo zainteresowani, odsyłamy do strony internetowej. W Google proszę wpisać Windy City Dragons i na pewno tam wszystkie informacje będą dostępne. Brzmi fantastycznie. Zachęcamy Państwa, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego, a może uprawiali jakieś sporty w Polsce, a teraz czegoś szukają, co będzie wyzwaniem, a tak. Odsyłamy. I Marzena na pewno pomoże, jak będzie trzeba, wszystkie informacje również tak udzieli, jako osoba już bardzo dobrze zorientowana w tym temacie. A ja dziękuję bardzo za przybycie do studia i no, do zobaczenia następnym razem i powodzenia na zawodach. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia i mam nadzieję do zobaczenia Państwa również wkrótce na Smoczych Łodziach.